Witam. Witam. Dzisiaj powinniśmy omówić taką historię, która jest już zaległą, ale chodzi mi o naszą ojczyznę i wpływ Nowiu który jest nowym rokiem tej całej historii. A wygląda to mianowicie mniej więcej w ten sposób. Trzeba przyznać, że mamy dużo szczęścia w kłopocie. Jowisz jest bardzo wysoko tutaj razem z Uranem, co daje bardzo specyficzny układ, dlatego że Uran jest zawsze planetą wolności i rebelii, a Jowisz jest wiele. Czy on już ma wpływ? Tak, już ma. Już ma wpływ na nasze historie i także na ten okres. Dodatkowo zwróćmy uwagę, że bardzo blisko są ascendenty. Ascendent już przeszedł, ascendent polski, czyli był wcześniej, przed godziną 3.41, ale pamiętajmy o tym, że to wydarzenie ma bardzo rozciągnięte jest w swojej całej hierarchii i dlatego też musimy patrzeć na to zjawisko troszeczkę inaczej, ale powiedzmy, że ascendent jest na ascendencie. Będzie nam dużo łatwiej, bo koniunkcja Słońca i Księżyca, czyli Nowiu, jest w drugim sektorze. No i co najciekawsze, że jest w Pannie, ale w Dładzie Byka. Czyli dokładnie nas to dotyczy. Teraz, jeżeli mamy Pannę, Dładę Byka, powinniśmy przyjrzeć się, jak wygląda to z punktu widzenia rzeczywistości, tak? Bo jeżeli tutaj patrzymy, że jednym z najciekawszych trygonów jest trygon Słońca oczywiście tranzytującego do Wenus, czyli mamy tutaj Byka do Lwa, tutaj tego Słońca do Lwa, a Wenus przechodzi przez ascendent, a właściwie wchodzi na ascendent, co nie za bardzo dobrze świadczy, bo to świadczy o tym, że ogarnie taki troszeczkę bezwład społeczny. Wenus jest planetą miłości, ale także takiego niesubordynowania, niepotrafienia zbudowania tego wszystkiego w odpowiedni sposób. I to trzeba przyznać, że tutaj nie za bardzo lubi się ten typ działania, ponieważ ona daje taki luz i pewien brak konsekwencji. Co jest najgorszą rzeczą, kiedy brakuje konsekwencji w działaniu. W dodatku jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo intryguje. Mars jest w koniunkcji do Neptuna i do Urana. Polski oczywiście. I ten Neptun z tym, ja już mówiłem o tym, no to jest ta ostatnia afera, która właśnie wypłynęła teraz na dniach. Planeta wolności i Neptun iluzji. I teraz macie dokładnie to, co kiedyś tam tłumaczyłem, a dzisiaj już macie wykładnię. I to jest bardzo interesujące, czy
Bo dlaczego o tym trzeba brać pod uwagę? Dlaczego wtedy, czy mogłem powiedzieć, przecież to jest sektor informacji. Trzeci sektor informacji. A w rzeczywistości Mars też jest w trzecim sektorze informacji. Więc informacja wyszła o informacji. A teraz, dla kogo ta informacja będzie najbardziej niebezpieczna? Ponieważ jest w wadze i Marsa mamy tranzytującego oczywiście w wodniku i on będzie wykorzystany przeciwko przede wszystkim nam i tutaj trzeba by się mocno zastanowić, czy nie będzie miało to wpływu na następne lata, to znaczy cały rok, ponieważ Mars jest siłą bardzo oddolną i bardzo energetyczną. W dodatku ten Mars został wykryty nagle i zupełnie mało poważnie. I on ma działanie, nazwijmy to destrukcyjne w tym wypadku, ale jeszcze oprócz tego nasz Mars jest w koniunkcji z Neptunem. Pamiętajmy o tym, że Neptun jest dla Marsa w sektorze 12, więc ofiarą, więc gdzieś muszą być te sytuacje. Teraz to wszystko znajduje się w wadze, ale Mars nie jest w komfortowej sytuacji dla tego znaku. Ale trzeba brać pod uwagę, że Mars z kolei jest sprzymierzeńcem jawnych, a właściwie wrogów. Więc on będzie w tej chwili, ponieważ wodnik też zalicza się i waga zalicza się do jawnych wrogów i wodnik jako... I teraz zwróćmy uwagę, co na to powie przede wszystkim Rosja i przede wszystkim Francja i jeszcze jeden wodnik, który walczy o świat. Mówię o kraju, który ma białą gwiazdę na swoich chorągwi, a właściwie ma to, wiecie o co chodzi, no powiedzmy, że miejscowości, która mieści się, chorągiew ma tą samą, którą mieści się miejscowość w Polsce, bo właściwie taka sama. Następnie musimy popatrzeć na jeszcze pewien rodzaj koniunkcji. Uran tranzytujący na Wenus. Uran tranzytujący na Wenus też daje bardzo dziwny układ. Dlatego, że Uran jest najstarszą planetą. Uran jest planetą spokoju. Z kolei Wenus jest rozpusty. I teraz, jeżeli patrzymy, gdzie, i teraz już wiemy o co chodzi, tak, że no ta sytuacja musiała wypłynąć, bo Jowisz się pokazał na horyzoncie i tutaj i to są bardzo, no ciekaw jestem jak rozegra to rzeczywistość, a właściwie jak rozegra to świat, bo to co mówiłem w tym filmie poprzednim wymieniłem kilka nazwisk, które będą miały wielki wpływ na to, co się dzieje po zmianie kapeluszy w kraju, gdzie się nosi nadal. Ale najnowsza wiadomość też jest ta, że musicie zwrócić, co się dzieje w Australii. Jak w Australii podchodzi się do człowieka. Australia traci humanizm. Wchodzi w ten sam okres, wraca do 63 roku. I prawdopodobnie będziemy musieli przede wszystkim zastanowić się, czy chcemy ponowić ten układ. Ale ostatnie, tutaj do naniesienia, takie przedwyborcze, a powyborcze, trzeba przyznać, że bardzo mnie zdziwił ten film pana prezesa
o którym mówiłem właśnie w tym filmie poprzednim, który mogą Państwo obejrzeć, o tym konflikcie pomiędzy państwem wodniko skorpiona, a państwem wodniko raka. Mimo, że to jest to samo, a jednak i przywódcy, który był koziorożcem, który tak bardzo narozrabiał w historii, nie tyle świata, bo on właściwie czy robił to na żądanie, właśnie można by było powiedzieć, że bawił się historią i stworzył tą historię no nową. My do tej pory, tak jak powiedziałem w wczorajszym filmie, nie możemy się z tego otrząsnąć, co w rzeczywistości bardzo boli, bo świat nie jest przygotowany na ten typ spoglądania i bycia w tym wszystkim. W dodatku Jowisz jest w koniunkcji z Saturnem, co jest bardzo dziwne, bo to jest o tutaj, czyli nasz polski Jowisz. I Saturn jest nauczycielem Jowisz i dlatego też zwróćcie uwagę, że grono pedagogiczne, grono to nauczycielskie, rozpoczęło działania oddolne. Nie patrzą na pewne historie. Zresztą to trzeba przyznać, że my zawsze stanowiliśmy wielką ekipę i tutaj była pani minister zdrowia, która potem pojechała do Brukseli, jednak przeciwstawiła się pewnym działaniom i nie wpuściła historii, a teraz zobaczymy, czy ta historia się nie powtórzy, jeżeli mówimy o Australii, jeżeli teraz dlaczego zwróciłem uwagę na to. Po pierwsze to jest sytuacja, która została mi przedstawiona na Facebooku. Te osoby, które mają Facebooka, mogą wejść na mój profil i tam na tym profilu właśnie jest ta wypowiedź pewnego człowieka. I ja już kiedyś mówiłem to w modzie, że testuje się, przypuśćmy, tą koszulkę, czy ona przejdzie właśnie w tym kraju. Rzuca się na rynek ileś tysięcy sztuk i przygląda się, jak szybko ona zejdzie. Jeżeli ona zejdzie, wchodzi do produkcji. Dlatego w Australii wszystkie produkty, które są robione przez korporacje, te ogromne, są testowane właśnie tam. I to mnie bardzo zmartwiło, dlatego że wiem o tym, sam zresztą bardzo często śledzę modę, która wpływa do Australii. I dlaczego? Dlatego, że wtedy, teraz proszę zwrócić uwagę, to jest dokładnie na 3 lata przed wejściem tej rzeczy u nas, tu w Europie. 3 lata. Czyli jeden rok jest robienie i przez rok się robi wzór, na przykład o takiego. Wdzianka w założeniu, to jest koszula, akurat z krótkim rękawkiem założyłem ze względu na kontrast z bluzą, którą mam pod spodem, właśnie t-shirt z długim rękawem, chyba tak to powinno się nazywać. Ale specjalnie dla kontrastu i też dla tej opowieści. I sprawdza się, czy to będzie, czy będę kreatorem mody. Jeżeli to Australijczycy przyjmą, to jako coś fantastycznego, wtedy bierze się, zamawia ten materiał, tą tkaninę, kolory, bierze się, powiększa się produkcję i produkuje się już na cały świat właśnie ten wzór.
I to jest clue tego programu, który właśnie jest. Więc teraz, jeżeli w Australii faktycznie to, co ten człowiek opowiada, to naprawdę mamy problemy. I ten problem musimy rozwiązać w kwestii właśnie teraźniejszych spotkań, jakie będziemy mieć prawie za miesiąc, tak? Mniej więcej tak, tego spotkania najważniejszego, gdzie będziemy mogli podnieść rękę, co prawda nie rękę, tylko skreślić czy zakreślić tą osobę, która nam będzie odpowiadać. I to jest właściwie ten moment, który jest najważniejszy dla naszej ojczyzny, a patrzymy to w przyszłość i to jest właśnie ten nów, który pokazuje nam, że musimy to wykonać, dlatego że drugi sektor jest sektorem byka, a sektor byka to jest masa. I im więcej nas, tym bardziej będziemy sprawni. W dodatku w tym drugim sektorze jest Słońce i Księżyc, czyli jest ten początek. I w drugim sektorze, co prawda, mamy Pannę, ale także mamy tutaj Chirona, więc czasami dotyka nas mądrość narodowa i miejmy nadzieję, że właśnie to, co mówiłem o tych Lachach, o tych Lechistanie, o tym najważniejszym, może to wreszcie dotrze do podstrzechy, a ci, którzy mają przykro powiedzieć, ale słomę w butach, niech po prostu wytrzepią te buty i pójdą bez słomy. Bo to jest najgorsza przewara, że my w tej chwili naprawdę włożyliśmy te onuce. Naprawdę. I musimy tego się wystrzegać, żebyśmy nie byli pańszczyźniani. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo ktoś tym kieruje. Nie ten kosmogram. To nie jest to. To nie jest to. To nie są te tranzyty. To nie jest absolutnie. To jest zupełnie gdzie indziej leży. Cała ta historia. I cała ta historia przede wszystkim dotyka każdego z nas jednocześnie i z osobna. Wspólnie. I dlatego też wszystkim, którzy chcą, a boją się, niech się nie boją, niech podejmą ryzyko raz w życiu podniesienia swoich liter czterech do jakiegoś wspólnego wystawienia wolności tych palców, tej dłoni zaciśniętej. To jest. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze, co jest, to jest to, co mamy w głowie, a nie to, co nas dzieli. Nas nic nie dzieli, mamy wspólny język i możemy przygryźć go, przetrzymać. I naprawdę przyglądałem się takim wypowiedziom tutaj pana, który o dziwo dziwne, że wszedł do tych działań, a kiedyś tam na jakieś wyspy wyjeżdżał z jakąś panienką i w ogóle, ale to co, ale jakbyście przejrzeli jego życiorys, jego rodzinę, to odechce wam się wtedy podejmować go. Ja nie wiem, gdzie on będzie razem konkurował z panem. Ten młody człowiek, który browar założył ostatnio, co mnie się bardzo to nie podoba, no ale cóż. Ja nie mówię o panu z Warszawy, ja mówię o tym panu chyba z Poznania. Także musicie tutaj bardzo ostrożnie podchodzić do tego tematu, bo ten temat jest bardzo ważny. Ważny właśnie dla was, żebyśmy czasami nie musieli spotkać się w jakimś bardziej odosobnionym miejscu duchowym. Czyli to, co kiedyś tutaj Schumann stworzył taką książeczkę
życie po życiu. Także zastanówcie się nad tym wszystkim, czy faktycznie chcemy mieć i pozostawić coś po sobie, bo to jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego. No cóż, nie będę Wam zajmował więcej czasu, a to jak zresztą każda moja wypowiedź jest do przemyślenia bardzo głębokiego. I bardzo dziękuję niektórym osobom za telefony, przede wszystkim ten dzisiejszy telefon, przemiły, jak to się mówi, z Reichu, ale przemiła osoba i bardzo mi miło, ale przynajmniej wiem, że tam w tej Rzeszy Wielkiej też się myśli i też się patrzy i też się uprawia ten sam kierunek, który ja uprawiam, czyli kierunek wolności planetarnej, czyli zajmowanie się królewską wiedzą, a jeżeli ktoś się zajmuje, w ogóle interesuje tą królewską wiedzą, to niech pamięta o tym, że ona go uskrzydla. I jeżeli nie dajcie sobie podciąć skrzydeł, tylko wznoście się, myślcie jak najbardziej, próbujcie ścisnąć ten swój mięsień, który macie tutaj, bo on jest naprawdę rzadko kiedy wygimnastykowany. I powiem szczerze, że gdybym był młodszy, dużo bardziej bym go gimnastykował. Ale były czasy hulaszcze i zabawowe. Zresztą były to takie czasy. Czasy, kiedy nosiło się różowe okulary. Bo było się taką rzodkiewką. A w rzeczywistości powinniśmy... Ja nigdy... Właśnie to jest to, że przez to, że byłem jedyny w samym środowisku moich rodziców, tym dzieckiem i w takim, wiecie, no, że oni mieli moi, no jak wam to powiedzieć, moi rodzice właściwie powinni mnie mieć, przypuśćmy, te 10 lat wcześniej. I ja takich kolegów właśnie miałem, 10 lat starszych. Nawet więcej, bo no, gdyby mój ojciec urodził w wieku 20 lat, to dzisiaj bym już na pewno nie istniał. Ale w założeniu, daję przykład, i to właśnie to są, przypuśćmy, moi tak zwani rówieśnicy, tak, no więc ja z tymi rówieśnikami dzisiaj, no mam kontakt oczywiście, ale czy chcę z nimi rozmawiać? No nie mam o czym, bo oni już chyba nie za bardzo pamiętają, o czym ja mówiłem przed chwilą. A o czym? Już też nie pamiętam. Brak pamięci jest pamięcią. Także, no cóż, memento mori? I trzymajcie się z Bogiem. Do zobaczenia, do następnej relacji. Ja tą relację specjalnie dzisiaj puściłem jedną, taką bardzo delikatną i taką bardzo szybką, a to takie dopełnienie do tego. Bo nie wiem, czy ja jutro zdążę, bo jutro wyruszam po dalsze historie do Ikei, tak nazwijmy. A Ikea, no to moje mebelki i straszydełko, jak ja to nazywam. Bo nie są to poważne meble, ale są jednak. No cóż, z Bogiem.